Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy deser panna kota z borówką. Potrzebować będziemy, tutaj w garnku gotuję szklankę mleka, 3 łyżeczki żelatyny, 4 łyżki cukru, szklankę śmietany 30%. I tutaj mam 20 deko borówek, 3 łyżki cukru i łyżka soku z cytryny. To będzie do borówek. A tutaj przygotowałam sobie szklaneczki i szklaneczki położyłam sobie na cząstce jabłka i będę miała taki nietypowy kształt deseru. Mleko się gotuje. Do gotującego mleka dosypujemy żelatynę i należy mieszać do całkowitego rozpuszczenia i dołożymy też cukier. Podgrzewamy, może na mniejszym ogniu, i dołożymy cukier. I należy składniki połączyć, aby się żelatyna całkowicie rozpuściła. I później dolejemy śmietankę i całość przelejemy do szklaneczek i damy na 3 godziny do lodówki. Po tym czasie na wierzch damy borówkę, którą pomieszamy z cukrem i z sokiem z cytryny. I będziemy mieli fantastyczny deser. Składniki możemy sobie zwiększyć. Deser jest idealny, o każdej porze smakuje. Tak, już mamy. I teraz dolejemy śmietanę i należy dokładnie pomieszać. Przelejemy do rondelka, bo będziemy wlewać rondelkiem, będzie się lepiej nalewać i po ostudzeniu damy do lodówki na około 2 godziny. I będziemy mieli deser panna kota z borówką. O, chyba sobie za dużo tych szklaneczek naszykowałam. 4 będą szklaneczki. I tak wygląda przygotowany deser, który powędruje do lodówki. I tak oto deser panna kota mamy stężały i dodamy borówki. Tak jak wspominałam, mam tutaj cukier, borówki i zakwasimy sokiem z cytryny. Możemy to zmiażdżyć, a możemy tak położyć. I będziemy mieli fantastyczny deser. Tak oto wygląda deser. Panna kota. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę i zapraszam również na
mojego bloga www.przepismamy.pl. Deser para kotta.